Cześć, Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest widoczny tutaj przed Wami oscyloskop. Oscyloskop jest produkcji rosyjskiej bądź radzieckiej, jak to woli. Druga rzecz jest to kwestia tak zwanych radzieckich, rosyjskich kondensatorów elektrolitycznych. Jak wszyscy wiecie, sprzęty z tak zwanego Bloku wschodniego, mowa tu o Związku Radzieckim bądź Rosji, jak to woli. Przez lata dorobiły się opinii produktów słabej jakości. Częściowo jest to oczywiście prawda, ale były też produkty, które były w miarę dobrej jakości. Na przykład oscyloskopy były produkowane przynajmniej w dwóch tak zwanych wersjach. Wersja, ja to nazywam specjalna, wojskowa czy w wykonaniu wojskowym. To były dosyć dobrej jakości oscyloskopy, choć jak wszyscy wiecie, niestety, rosyjska technika pomiarowa, jeśli tak to mogę nazwać, czy tam radziecka, jest dosyć toporna, siermiężna i tak zwana gniotca, niełamiotca. Takie najbardziej popularne oscyloskopy, które zagościły u nas na rynku, to były dwie wersje oscyloskopów: e, oscyloskop jednokanałowy C112, C1 nie pamiętam czy z literką A, wybaczcie, i druga wersja oscyloskopów to były oscyloskopy dwukanałowe, e, i to były wersje c 1118 i C118A. C1 Oczywiście były jakieś po drodze wersje C165. 100 ileś. No było generalnie tych oscyloskopów na naszym rynku dosyć sporo. Niemniej jednak takie przynajmniej przeze mnie najczęściej spotykane w naprawach to były właśnie 112 i 118 w różnych ich odmianach. Część z tych oscyloskopów została chyba sprowadzona nawet przez którąś z firm. Która chyba nawet wy, wypuszczała na Polskę gazetkę jakąś elektroniczną. Nie dam sobie głowy uciąć, ale jakoś tak mam wrażenie, że kiedyś taka informacja gdzieś tam obiła mi się o uszy. Wróćmy zatem do naszego filmu i tego, co będę chciał Wam powiedzieć. Więc kilka zdań będę chciał Wam powiedzieć o tym oscyloskopie, akurat, czyli tym dwukanałowym. 1118. A co zazwyczaj go boli? Na co zwracać uwagę? Co mi się podoba, co mi się nie podoba? I sprawdzimy sobie słynne kondensatory elektrolityczne. Co do których mam pewne zdanie. Może najpierw kilka zdań o samym oscyloskopie. Jakoś nie będę robił bardzo z dużej ilości zbliżeń nawet w ogóle. No, ale chciałbym Wam kilka zdań powiedzieć z mojej perspektywy, czyli osoby, która kiedyś tam trochę tego naprawiła. Dzisiaj, niestety, te naprawy nie bardzo się opłacają. No, ale zrobiłem jakiś tam wyjątek. Kiedyś obiecałem komuś, że zajrzę do jego oscyloskopu, zrobię z nim porządek, skalibruję go, i dzięki temu Wy też oczywiście macie możliwość obejrzenia jakiegoś tam materiału. Zacznijmy od początku. To co wam się może rzucić w oczy to oczywiście pewnego rodzaju siermiężność tego rozwiązania. No tak jak widzicie, ten w tym egzemplarzu trafo wyjątkowo luźno jest nawinięte, niechlujnie, że jakby przełączniki Słynące z tego, że przełączają się jak heble w elektrowni atomowej, chociaż te wyjątkowo nie są zanieczyszczone i zasiarczone. Oczywiście, możecie zauważyć, że konstrukcja jest dosyć podobna do naszych, powiedzmy, przełączników wieloobrotowych w sprzęcie audio, chociażby w Radmorach. Te akurat jeszcze zbytnio się nie utleniły. Ale chodzą, jak to się mówi po rusku. Tu mamy przełącznik od podstawy czasu, tu mamy dzielniki jednego kanału, są w ekranie, z drugiej strony są dzielniki drugiego ekranu. Nie będę się jakby zbyt mocno skupiał nad jakimiś tam rzeczami, natomiast opowiem Wam jakby tak na szybko kilka zdań o jakichś tam moich doświadczeniach. Generalnie. Ten typ oscyloskopu, w momencie kiedy poświęcimy mu trochę czasu, trochę uwagi, trochę go popieścimy, no może się odwdzięczyć w miarę bezawaryjną pracą, jeśli nie zrobimy jakichś dziwnych rzeczy. W wejściowych wzmacniaczach pracują tranzystory w zależności od powiedzmy rodzaju oscyloskopu. Tu chyba są KP. 303. One były jeszcze pod wersją chyba KT, i niestety te tranzystory bardzo nie lubią zamienników. Oczywiście można dostać jakieś zamienniki B235, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam. Ale one nie do końca się sprawdzają z kilku względów. Nie będę jakby zbyt mocno tego drążył, bo nie o tym ma być odcinek, no ale chcę, żebyście wiedzieli, że wbrew pozorom nie każdy tranzystor będzie tu we wzmacniaczu wyjściowym poprawnie pracował. Ciekawostka jest to, że teoretycznie tranzystory są. Poprzykręcane na radiatorach, ale czasami zdarza się, że styk tych tranzystorów z tymi radiatorami jest po prostu żenująco słaby, i bywały oscyloskopy, które bardzo potrafiły płynąć w osi pionowej w górę lub dół. Nie dlatego, że wzmacniacz wejściowy miał dryf i też sobie płynął, choć bardzo często właśnie zdarza się, że wzmacniacz wejściowy potrafi płynąć i ta linia podstawy czasu będzie wraz z nagrzewaniem oscyloskopu wędrowała do góry lub do dołu. Zdarzało się właśnie, że tranzystory potrafiły być słabo przykręcone do radiatorów, one się grzały, wszystko zaczynało pływać. Akurat tu są, jeśli mi pamięć nie myli, stabilizator, tranzystory w stabilizatorach jakiś tam napięć. Jeszcze nie... Mierzyłem żadnych napięć w tym oscyloskopie. Dlaczego? Dlatego, że pewne rzeczy, jeśli chodzi o, rosylo, o rosyjskie oscyloskopy, wypracowałem sobie pewien schemat działań i nie grzebię, nie kręcę w momencie, kiedy nie wykonam paru rzeczy. Jakie to są rzeczy, za chwilę się dowiecie, ale postaram się do tego płynnie, bez zanudzania przejść. Kolejna rzecz, która troszkę mnie czasami irytowała i denerwowała, to są niestety tak jak widzicie, dosyć specyficzne uchwyty na bezpieczniki. Tak zwane u nas są blaszki, tutaj są takie trudno, trudno nawet jak to nazwać uchwyty nazwijmy to w ten sposób. Bezpieczniki, oczywiście, są typowe dla Rosjan, czyli rozmiar jest niepodobny do niczego innego. I tam z drugiej strony jest któryś z bezpieczników. Niestety zadrutowany przez jakiegoś mojego poprzednika. Tam też jeszcze tranzystor jest tak dosyć dziwnie przylutowany. To sobie jakby sprawdzimy, zweryfikujemy, ale to już z tego materiału filmowego nie będzie. Jeśli chodzi o lampy oscyloskopowe, tu się pewnie trochę zdziwicie, bo według mojej opinii. Rosyjskie, czy tam radzieckie, jak to woli, lampy oscyloskopowe, wbrew pozorom, są dosyć dobrej jakości. I śmiem twierdzić, że nie kojarzę, żebym kiedykolwiek w jakimś rosyjskim oscyloskopie wymieniał lampę ze względu na tak zwaną utratę emisji. Oczywiście zdarzają się jakieś tam usterki, ale mam wrażenie, że rzadziej niż to było w przypadku oscyloskopów Tektronixa. Tak więc można powiedzieć, że co jak co, ale lampy oscyloskopowe to im się w miarę udały. Kolejna rzecz, która jest dosyć specyficzna, właśnie dla rosyjskich, radzieckich, radzieckich oscyloskopów, no to są potencjometry, oczywiście, które są też dosyć specyficzne i wartości elektrolitów, czyli kondensatorów elektrolitycznych. Które nie jak się mają czasami do tak zwanego typu szeregu, typu szeregu stosowanego wszędzie indziej na świecie. Oczywiście układy scalone, niektóre są kopiami na wprost zachodnich odpowiedników, mają swoje odpowiedniki, a czasami niektóre układy scalone są dosyć unikalne. I tak w przypadku oscyloskopu c 112 a jest kilka układów scalonych, które nie mają odpowiedników na zachodzie. Oprócz tego, czasami Rosjanie jeszcze yy, mieli swoje standardy, jeśli właśnie chodzi o raster takich dosyć specyficznych układów scalonych, które nie jak się miały do reszty świata. Raster wyprowadzeń oczywiście szczególnie były wersje takich układów scalonych, jak ja to mówię na, na złoconych nóżkach i jak już jesteśmy przy złoconych nóżkach, to powiem wam, że dzisiaj ceny oscyloskopów tych rosyjskich, radzieckich, szczególnie w tych wykonaniach powiedzmy wojskowych czy specjalnych, czy tych, które były troszkę bardziej skomplikowane, osiągają zawrotne ceny, dlatego że w tych oscyloskopach jest dosyć duża ilość metali szlachetnych. Poszukajcie sobie słowa kondensator krokodylek to zobaczycie, co można, jak to się mówi, w rosyjskim sprzęcie wciąż znaleźć. I dochodzi do kuriozów, gdzie używany oscyloskop rosyjski, jakiś tam 100 MHz, typu c 199 może kosztować więcej niż w pełni sprawny 100 MHz oscyloskop tektronixa Ale tak jak wspomniałem, metali szlachetnych w niektórych typach przyrządów pomiarowych u Rosjan było bardzo, bardzo dużo. Wróćmy zatem do tych rzeczy, o których Wam wspominałem, jeśli chodzi o to, co ja zazwyczaj najpierw, zanim zacznę szukać usterki w rosyjskim sprzęcie pomiarowym, robię. Jeśli chodzi o popularne oscyloskopy, właśnie te dwa, o których Wam już wspomniałem wcześniej, to takim standardem jest sprawdzenie, a w zasadzie wymiana wszystkich tak zwanych małych kondensatorów elektrolitycznych. I sprawdzenie kondycji dużych pojemności i dużych gabarytowo. I tak zazwyczaj okazuje się, że większość z małych kondensatorów elektrolitycznych już nie trzyma swoich parametrów. Duże kondensatory gabarytowo z reguły dosyć dobrze opierają się upływowi czasu, aczkolwiek mają też swoje sytuacje, jeśli można tak powiedzieć, w których trzeba je wymienić, czyli raz na jakiś czas jednak coś trzeba zrobić. Czyli zanim cokolwiek zacznę robić w rosyjskim sprzęcie, standardowo w tych dwóch modelach oscyloskopów, wymieniam wszystkie małe kondensatory elektrolityczne do pojemności 44 mikro i napięcia powiedzmy 50 V. Pozostałe kondensatory elektrolityczne zostają sprawdzone pod kątem pojemności, rezystancji i upływności. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności, czyszczę przełączniki i potencjometry, jeśli jest taka możliwość. Zwykłe potencjometry, takie regulacyjne, z reguły są. Powiedzmy hermetyczne, więc tutaj nie ma co czyścić. Czasami zdarza się gdzieś tam śnieć na PR-kach, ale akurat w tym egzemplarzu, potencjometry wydają się w dosyć dobrej kondycji wizualnej. Choć powiem Wam, w porównaniu do polskich, jednak, mimo wszystko, potencjometrów PR-ków, to dużo rzadziej trzeba czyścić te potencjometry niż. W naszym sprzęcie, czyli w rosyjskim sprzęcie, rzadziej niż w naszym polskim. Być może jest kwestia tego, że oni tutaj może mniej srebra albo czymś innym pokrywali elementy, które mają tendencję do śniedzenia. Dosyć często potencjometry, które są tutaj od regulacji e, symetryzacji wzmacniacza wyjściowego. To te potencjometry czasami rzeczywiście wymagają czyszczenia, bo nimi zazwyczaj wszyscy kręcą i czasami są troszkę zniszczone też. Czasami trzeba je wymienić, i to, te, te, te potencjometry są po prostu czasami jakieś tam problematyczne. Tyle jeśli chodzi, tak na szybko o to, co zazwyczaj na dzień dobry robię z takim sprzętem. Oczywiście oglądam jeszcze, czy coś, nic nie, czy coś nie jest upalone, czy coś oczywistego nie rzuci się w oczy typu urwane przewody. I po tym wszystkim, jakby dopiero uruchamiam sprzęt i szukam ewentualnej usterki. Jeszcze na chwilę zostanę przy oscyloskopie, choć już chciałem płynnie przejść do sprawy kondensatorów elektrolitycznych, ale wymaga jeszcze jedna rzecz mojego komentarza dla was. Niestety rosyjskie obwody drukowane, przynajmniej w tych oscyloskopach popularnych dwóch, o których wam wspominam podczas tego odcinka, no to jest po prostu dramat. Obwód jest bardzo delikatny, wystarczy nieumiejętne wylutowywanie elementów, no i kończy się to dramatem, odparzeniem ścieżek, uszkodzeniem ich i ewentualnymi innymi późniejszymi problemami. Kolejna rzecz: niestety Rosjanom czasami zdarzało się prowadzić ścieżki tak blisko siebie, że nawet sami na niektórych płytkach skrobali. Zeskrobywali raczej ścieżki, żeby nie było potencjalnego ryzyka zwarcia. Jak również niestety zdarzało się czasami, że musieli coś poprawiać, i oczywiście też często jest tak, że raster niestety nie do końca odpowiada rasterowi elementów, które zastosowali. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dosyć. Duża liczba osób, które nie ma doświadczenia, właśnie z rosyjskim PCB, jeśli można tak powiedzieć, robi pewien błąd. Elementy, które są niestety dwustronnie lutowane, ze względu na to, że przelotki są podłej jakości, może się zdarzyć tak, że wylutowywując element, my nawet specjalnie nie uszkodzimy obwodu PCB, natomiast w rzeczywistości ta przelotka przestaje istnieć, i dosyć często trzeba, niestety, z dwóch stron oblutować elementy. Tutaj jest płytka, powiedzmy. Ja ją nazywam podstawy czasu. E... Oczywiście to nie tylko jest podstawa czasu, parę innych elementów również jest. Nie będę, jakby, wnikał w tej chwili. E... I tutaj jest właśnie taki dobry przykład tego, o czym Wam przed chwilą wspomniałem. A mianowicie tego, że e, zobaczcie e, tutaj, jaka jest niewielka odległość pomiędzy nóżkami. E, akurat w tym wypadku jest tutaj kondensator elektrolytyczny, to jest jeszcze nieumyte, niewyczyszczone. E, I e, komuś się może nie spodobać, że odsadziłem kondensatory elektrolytyczne, które tu wymieni, wymieniłem, też jeszcze to nie jest domyte, e, od e, płytki, ale w ten sposób mogłem z tej strony również polutować nóżki. Akurat nie chcę mi się sprawdzać, czy tu obydwie nóżki są dwustronnie przylutowane, chyba tylko ta jedna, a nie, druga też. E, to jeszcze będę musiał przy pomocy lupy zweryfikować, bo to jest sprzęt, który do, dopiero co e, wyszedł z moich rąk i, i jestem na etapie wymiany właśnie kondensatorów. A jeszcze nie powiedziałem o czyszczeniu przełączników. Zapobiegawczo i no niestety Rosjanom, jeśli chodzi o te obwody PCB, to nie do końca dobrze wyszło. Zobaczcie na przykład tutaj fabrycznie, gdzie to było, gdzieś tu były elementy bardzo blisko siebie. No tu oczywiście też ta przerwa jest bardzo niewielka, ale tu zobaczcie, coś im też nie wyszło i praktycznie prawie, że te ścieżki ze sobą się stykają. Wniosek z tego jest taki, że trzeba dosyć uważnie to lutować, uważnie z tym postępować. Tutaj, na przykład, też widzicie, to jest ślad fabryczny, ktoś tutaj coś nieco poskrobał. Zdarzają się oczywiście uszkodzenia tranzystorów, uszkodzenia układów scalonych. Kondensatory dostają zwarcia stałe. Usterek czasami potrafi być co nie miara, ale jak to się mówi, można to ogarnąć. Tylko trzeba czasami troszkę więcej cierpliwości niż do zachodniego sprzętu. Zawiesiłem się na chwilę, bo zastanawiam się, czy jeszcze coś wam chcę opowiedzieć o przypodłościach, jak to się mówi, ruskiego sprzętu. Choć dzisiaj akurat myślę, że ten odcinek jest troszkę nie na miejscu ze względu na to, co się dzieje, jak to się mówi, za naszą granicą. No niemniej jednak, na moim kanale znajdziecie dużo różnych rzeczy, a ponieważ trafił ten oscyloskop, to korzystając z okazji, chciałem Wam opowiedzieć kilka zdań o sprzętach z podznaku gniotca, Niełamiotca. I przy okazji poruszyć po raz kolejny temat kondensatorów elektrolitycznych. Złącza też czasami mogłyby być, może nie czasami, mogłyby być lepszej jakości. No ale wyjątkowo w tym egzemplarzu wszystko, albo raczej większość elementów nie jest zaśniedziała, więc albo on jest dosyć młody, ewentualnie po prostu był przechowywany w dobrych warunkach. I tyle. Pewnie będziecie się zastanawiać, co to za cuda. Za chwilę wam to pokażę, opowiem. Część kondensatorów elektrolitycznych w tych oscyloskopach popularnych była tak zwana czy jest osiowa, ponieważ niestety wartość sprzętu nie jest zbyt imponująca. A moja naprawa, czas, który trzeba poświęcić na taki oscyloskop, to jest dobrych kilka godzin. No nie pozwala na to, żeby szaleć finansowo z kosztami częściów, części, a kondensatory tak zwane osiowe używam bardzo rzadko, w związku z czym niestety trzeba było zrobić taką pewną rzeźbę, ona jest jeszcze nieskończona, a mianowicie zwykły kondensator elektrolityczny przedłużyć mu jedną z nóżek. Oczywiście włożyć to w koszulkę termokurczliwą i w ten sposób ze zwykłego kondensatora elektrolitycznego mamy kondensator. Osiowy. I płynnie przejdę do kondensatorów elektrolitycznych, bo tutaj kilka zdań Wam się należy. To, co widzicie tutaj, to są kondensatory elektrolityczne, które zostały wyjęte z tego sprzętu. Tak jak Wam wcześniej wspomniałem, te duże kondensatory gabarytowo rzadko kiedy ulegają uszkodzeniu, ale Chcąc, jak to się mówi, żeby ten oscyloskop posłużył jeszcze kilka lat bezawaryjnie, to zdecydowałem się, że wymienię już, jak to się mówi, wszystkie kondensatory elektrolityczne i za chwilę z Wami zweryfikujemy, czy rzeczywiście taka konieczność była. A może jednak to, co Wam powiedziałem wcześniej, niestety nie jest prawdą o tych kondensatorach. Oscyloskop wygląda na dosyć świeży, bo fabrycznie pojawiły się takie niebieskie kondensatory. Pokażę Wam za chwilę na zbliżeniu. Marki mi niestety nieznanej. Zazwyczaj Rosjanie korzystali w swoich konstrukcjach z kondensatorów małogabarytowych, dokładnie tak wyglądających. Tutaj chyba albo. Zdają sobie sprawę, że te kondensatory ich są jakości takiej, jakiej są, ale mówimy oczywiście o kondensatorach, tych tak zwanych popularnych, które tutaj widzicie. Były jeszcze kondensatory w wersji, jak ja to powiedziałem wcześniej, Wam wojskowej, specjalnej, które rzeczywiście były bardzo dobrej jakości i które można powiedzieć, że były prawie może nie super długowieczne. Ale nie przypominam sobie, żebym musiał jakikolwiek wymienić w tych, w tych oscyloskopach, które do mnie trafiały, aczkolwiek też jestem winny Wam małe wyjaśnienie. Od oscyloskopów i ich napraw odszedłem już wiele, wiele lat temu. Sporadycznie teraz coś tam gdzieś tam komuś naprawię, bądź też sam, jeśli mi się trafi okazja, coś kupię. Po obawie się potestuję, bo jeszcze nie wszystkie oscyloskopy, które były produkowane i były powiedzmy bardzo popularne, przyszły przez moje ręce. więc Zdarzają się sytuacje, że jeszcze nie miałem jakiegoś modelu, egzemplarza, więc z ciekawości czasami coś sobie zakupię, uszkodzonego naprawię, Tak jak powiedziałem, pocieszę się i gdzieś tam potem albo stoi u mnie, albo trafia do odsprzedaży, oczywiście pominięciu ustawowych 6 miesięcy. I tak to mniej więcej jak to się mówi wygląda. Wracając do kondensatorów elektrolitycznych, tutaj w, tych, w tej wersji oscyloskopu, tak jak zacząłem Wam opowiadać, te kondensatory niebieskie, jeśli tak można nazwać, są jakieś tam marki innej. Być może Rosjanie mieli świadomość, że to co wkładają w powiedzmy w kluczowych. Miejscach obwodów, no niestety, może być gorszej jakości, bo te kondensatory wyglądają tak, jakby były oryginalnie w tym oscyloskopie od początku. I jak już jesteśmy przy kondensatorach, to należy Wam się też jedna taka informacja, ciekawostka, pewnie z kilku względów. Rosjanie stosowali takie dystanse pod kondensatorami elektrolitycznymi. Oczywiście nie wszystkimi, ale tymi osiowymi zazwyczaj złapie ostrość. I dodatkowo jeszcze taki kondensator był przymocowany, przylutowany od spodu. Wąsy, opaski. Po to, aby trzymać ten kondensator stabilnie. W sumie tak się zastanawiam. Po dobrym przylutowaniu kondensatora elektrolitycznego, a raczej jego nóżek do płytki PCB, według mnie te opaski były zbędne, ale być może to była jakaś zaszłość, nie wiem, może jakiś z norm militarnych, że wszystko musiało być strząsoodporne odporne. To może stąd to się bierze. W sumie nigdy nie wnikałem. Jakoś specjalnie nie ukrywam, że to mnie nie interesowało, dlaczego stosowali te obejmy plus te no podkładkę to jeszcze mogę zrozumieć, bo przy obwodach dwustronnych to rzeczywiście metalowa obudowa kondensatora mogłaby zrobić zwarcie. No chyba, że ta opaska miała dodatkowo właśnie stabilizować kondensator po to, żeby nie wypadła ta podkładka. I jednocześnie no, nie doszło do zwarcia. Być może to jest właśnie takie proste wytłumaczenie. Sam sobie zadałem pytanie i sam sobie chyba na nie odpowiedziałem. To jest dla Was taka ciekawostka. Kolejna rzecz: pod pozostałymi kondensatorami były stosowane takie podkładki. W sumie to nie wiem, czy to jest jakiś rodzaj bonitu, to no, jakoś nazywa się ten, ten materiał, z którego wykonana jest powiedzmy ta podkładko podstawka. Czasami nasze rozdzielnie elektryczne starego typu były właśnie robione z takiego materiału, tylko oczywiście odpowiednio dużo bardziej grubego. No i powiem Wam szczerze, to strasznie mówiąc brzydko, śmierdzi w momencie, kiedy chcemy to ciąć czy brzeszczotem, czy czymś innym. Taki dosyć specyficzny, charakterystyczny zapach. Tyle jeśli chodzi o tak zwaną historię, o taki rys i wstęp. Odnośnie tych oscyloskopów. Słowo wyjaśnienia: oscyloskop teoretycznie trafił do mnie działający. Nie sprawdzałem ani wszystkich dzielników, ani podstaw czasu na każdym zakresie, tylko klasycznie włączyłem. Przy pomocy nawet tylko i wyłącznie cyny, dotykając do wejść kanału pierwszego i drugiego, zobaczyłem, że wzmacniacze w jakiś sposób żyją. Jasność, wszystko teoretycznie dało się regulować. No, można by powiedzieć, że w zasadzie oscyloskop, być może tylko poza koniecznością skalibrowania, wyczyszczenia przełączników, no, mógłby, jak to się mówi, funkcjonować dalej. No, ale czy mógłby, to za chwilę sobie sprawdzimy, bo chciałbym Wam pokazać, w jakim stanie są te kondensatory elektrolityczne w tym sprzęcie. Część z nich jest wymagająca wymiany, część mogłaby zostać. Zastanawiam się jaką tu podstawkę zastosować, żebyście wy mogli coś widzieć, żebym nie musiał. Dobra, zrobimy małą zmianę kadru i jak ustawię sprzęt, tak żebyście widzieli, to do Was wrócę za chwilę. No dobra, więc może nie będzie to najładniej, ale mam nadzieję, że będzie wystarczająco dobrze. Zaczynamy od pierwszego kondensatora. To jest kondensator 30 mikrofaradów na 16 V. Jest to dosyć nietypowa wartość, bo raczej u nas w standardzie jest 33 mikro. Kondensatory wcześniej były rozładowane, więc mogę spokojnie pobawić się miernikiem. Tak, na szybko sprawdzimy sobie kilka kondensatorów elektrolitycznych i zobaczymy, co tam po latach im zostało. Niestety, mój miernik jakoś ostatnio strasznie zaczął zamulać, mimo nowej baterii. No ale nie wiem, co mu się stało. Wydawałoby się, że. Nic się nie zmieniło, wszystko działa, a tak jak widzicie, potrzebuje dużo czasu. 42 mikro, rezystancja, nawet nie muszę chyba tego komentować, jak jest duża. Ten kondensator, niestety, ze względu właśnie chociażby na rezystancję szeregową, jest śmietnikiem. 20 mikrofaradów na 100 V. Ten kondensator to jednak dla bezpieczeństwa. Rozładuje. Zobaczmy. Tak jak widzicie, pokazał się znak zapytania, czyli te 20 mikrofaradów. No, niestety, zakończyło definitywnie swój żywot. Przelećmy jeszcze kilka tych powiedzmy rosyjskich. Nie chcę też, żeby ten odcinek trwał 100 godzin. Tak więc nie wszystkie kondensatory sprawdzę. Zobaczcie, kolejna nietypowa wartość 50 mikrofaradów na 10 V. U nas przyjęły się kondensatory o wartości 47 mikro. No i oczywiście, tak naprawdę, to nie jest tak, że ja tutaj szukam takich kondensatorów o takich wartościach. Po prostu w tym wypadku to akurat końcówki mi nie łączą. Właśnie też. Już niestety chyba kończy się powoli ten miernik. No weź, nie wygłupia się. Ale możecie mi uwierzyć, że tamten kondensator był uszkodzony, chyba że ten też jest uszkodzony. Zaraz sobie sprawdzimy jakiś inny. Dajmy mu chwilkę, albo go będę musiał wyłączyć i wyłączyć. Cóż to? Z 50 mikro coś mi się tu nie podoba. Jeszcze raz. Chyba, że ten kondensator jest aż tak. No, powiem Wam szczerze, aż, aż wezmę, sprawdzę kolejny kondensator, bo ta wartość, którą pokazuje miernik, jest zadziwiająco dziwna. 47 mikro. O, widzicie, jednak się przepraszam, miernik namyślił i widzimy 6 ohmów, 51 mikrofarada. No, jest to wartość oczywiście też niestety nie do końca dobra. I pytanie, czy ten kondensator aż tak był dziwny? Zaraz zobaczymy, jak pójdzie z tym kondensatorem. No, widzicie. Jednak tamten kondensator coś miał w sobie, bo tak jak widać, miernik zapięty na kondensator, który jest powiedzmy bardziej współczesny, no od razu y, zmierzył, a tamten tak jak widzieliście, musiałem kilkukrotnie przepinać, kombinować. Y, podejrzewałem, że jednak z tymi końcówkami jest coś nie tak, ale tak jak widać na kondensatorze, który jest y, prawie sprawny. Pod warunkiem, że mi te sondy nie spadną. Niestety te haczyki też już skończyły swój żywot, tak jak widzicie, 49 mikro i 2,5 oma. No, tamten miał tą wartość rezystancji po prostu przeogromną. Jeszcze jeden z tych, z tych kondensatorów z tej serii niebieskiej. Tak jak zawsze mówię, facet ma problem z kolorami. 47 mikro na 16 V. No, chyba mi sonda spadła. E, widzicie 47 mikro, e, rezystancja 1,2 oma. Tak jak widać chociażby już na przykładzie tych dwóch kondensatorów elektrolitycznych niebieskich, e, no jeden ma e, parametry zdecydowanie lepsze niż drugi, ale w porównaniu do rosyjskiego odpowiednika, e, tak czy siak, e, obydwa wypadają dużo lepiej. Ale tak jak wam wspomniałem, ja nie będę żałował tam e, kilkunastu. Złotych w tą czy w tamtą 59,2 OM. No, też ta wartość pojemności jest tutaj troszkę dziwna. 47 mikro na 16 V. Jeszcze zapniemy odwrotnie końcówki, żeby mieć pewność. No, niestety, tak jak widać, ta wartość pojemności też jest taka dosyć dziwna. No, sprawdźmy jeszcze jeden kondensator losowo. Niech tam będzie to jest znowu 30 mikrofaradów na 16 V. Ja oczywiście zdążyłem zapomnieć ten pierwszy kondensator jak nam się mierzył, więc zobaczymy jak ten się zmierzy. No i co, czyżby znowu kolejny kondensator, czy jednak ja mam z tymi końcówkami problem? Jeszcze jeszcze jedna próba. Coś mi dzisiaj nie idzie, ale może dlatego, że też mam za bardzo skręcone te przewody, te końcówki. Powiem wam szczerze, bardzo fajne były te, te zaciski, ale niestety się zużyły. Próbowałem je rozginać na różne sposoby i chyba nie jestem w stanie tego zrobić poprawnie. Tak jak widać, ten kondensator jeszcze ostatnia próba. No, niestety teraz już naciągnąłem rękoma, mam pewność, że to styka o. 48, 8 i 8, ale tak jak widzicie, coś jest dziwnego: te kondensatory przez ten miernik, no tak jak widać, mierzą się, mierzą się i nie mogą się zmierzyć. Natomiast kondensator, który jest. Sprawdźmy, czy ta moja teoria się sprawdzi. No tak jak widać, myśli, myśli i myśli. Natomiast kondensator, który jest powiedzmy prawie dobry, sprawdźmy, czy się nie pomyliłem, pomiar od razu się pokazuje. Wniosek z tego, że jednak tym kondensatorom, poza oczywiście tymi parametrami, które przed chwilą widzieliście, że 4 liter nie urywają, to jednak no, miernik ma problemy z ich poprawnym pomiarem, nie chce mi się iść po mostek RLC wybaczcie. Yy. Pomęczymy się z tym moim miernikiem, ale tak jak widać kondensator, który jest powiedzmy w miarę sprawny, miernik mierzy praktycznie od razu, a kondensator, który jest problematyczny, jeśli chodzi o parametrów, Parametry to sprzęt się zastanawia. 100 mikrofaradów na 160 V, i teraz zobaczcie na tolerancję. No tolerancja jest zaskakująco ciekawa. Plus 80, minus 20%. Jeśli jak to się mówi, dobrze interpretuję to, co jest napisane, bo jeśli chodzi o rosyjskie kondensatory czy radzieckie, to powiem Wam szczerze, nigdy nie szukałem nawet żadnych not katalogowych, nie do końca mnie to interesowało. Po prostu mierzyłem. Zobaczcie od razu, od razu się kondensator zmierzył. E, 85 mikro, 0,14, oma, 0,13. Czyli z tych deklarowanych 100 mikro plus 80, minus 20%. No to można by powiedzieć, że teoretycznie mógłby zostać. Ale tak jak już Wam wspomniałem wcześniej, e, Doszedłem do wniosku, że już wymienię te kondensatory, choć mogłoby być tak, że te kondensatory, właśnie te oryginalne, rosyjskie, te duże, może wytrzymają więcej niż te, które zakłada. Tu mamy 1000 mikrofaradów plus minus 80% na 25 V. Sprawdźmy. O, widzicie, miernik już się zdążył wyłączyć. Zobaczymy sobie. Na przykładzie tego kondensatora i zostanie nam jeszcze tylko jeden 1090,013 ohm. No to widzimy, że jesteśmy bardzo blisko 1000 mikrofaradów. Ten kondensator mógłby zostać yy, jeszcze. Tutaj, chyba ten miał kondensator, jeśli dobrze pamiętam, jakieś problemy. To mamy znowu 10 mikro na 160 V. E, chyba, że już wam pokazywałem nie pokazywałem Wam kondensator e, 20 mikro na e, jakie to było napięcie na 100V, a tu mamy jeszcze raz 10 mikro na 160V. No dobra. Ach, dla pewności zewre, bo powiem Wam szczerze, że jednak e, widmo uszkodzenia przypadkowego miernika no jest Dosyć duże. Zobaczmy. No tak jak widzicie 16 mikro, 1,7 oma. Nie jest to jakoś dramatycznie jeśli chodzi o parametry. Choć też tak jak widzicie kondensator znaczy miernik potrzebował chwilę, żeby go zmierzyć. Czyli jednak nie ten kondensator miałem na myśli. No dobra i jeszcze ostatnio ostatni rzutem na taśmę. 10 mikro na 25 v No też już żeby nie było, bo w sumie nie wiem, czy mierzyłem wszystkie kondensatory, czy nie wcześniej, czy je rozładowywałem, czy nie, więc już wolę, tak jak powiedziałem Wam, zrobić to jeszcze raz. 17 mikro na, no i rezystancja jest dosyć duża, 9,2 ohma. Czyli też ten kondensator, jak to się mówi, wypadałoby wymienić. Sprawdźmy jeszcze na koniec... Jak te moje końcówki, bo też chciałbym coś wiedzieć, tak jak widać, po raz kolejny się pokazało, że może i końcówki nie są już zbyt precyzyjne, nie są zbyt dobre, e, ale w sumie to nie wiem, czy mieliście ostrość przez cały film. Ale jak kondensator jest w miarę dobrej kondycji, to i miernik go szybko mierzy, i e, nie muszę się zastanawiać nad tym, co jest wart. Mój miernik. Jak widać na załączonym obrazku, również i ja się czegoś dzisiaj dowiedziałem o swoim mierniku, czyli to, że jeśli kondensator jest w miarę sprawny, to dosyć szybko miernik wykona jego pomiar. W momencie, kiedy kondensator jest problematyczny, to już tak nie jest za każdym razem. Jaki wniosek jest z dzisiejszego odcinka to, co Wam wcześniej opowiedziałem o tych kondensatorach elektrolitycznych Made in, made in Cep, Cep, em Pogania? Jest poniekąd prawdą, potwierdziło się to, że zanim ja zacznę szukać usterki, to zawsze zaczynam właśnie od wymiany wszystkich małych pojemności, jak ja je nazywam. A te duże pozostałe sprawdzam, weryfikuję pod kątem rezystancji szeregowej i pojemności. Oczywiście, jeszcze kondensatory mają swoją upływność, i ostatnio zacząłem też na ten parametr troszkę bardziej zwracać uwagę. No i do, oczywiście do pomiaru tej upływności używam mojego mostka RLC i rzeczywiście tak naprawdę kombinacja tych przynajmniej trzech parametrów, czyli pojemność, rezystancja szeregowa i upływność, faktycznie daje nam jakąś tam informację o kondycji naszego kondensatora elektrolitycznego. Tak jak zawsze wam opowiadam w sytuacji kiedy zastanawiamy się czy kondensator wymienić czy nie, bo jest na granicy. Bo może jest dobry, a może to nie będzie strzał w dziesiątkę. To przy koszcie takich drobnych kondensatorów elektrolitycznych, to już Wam wielokrotnie mówiłem, ale powtórzę jeszcze raz, bo nie wszyscy być może oglądali te moje odcinki. Wymieńmy. Wymieńmy. Też już Wam o tym opowiadałem, że w pracy zawodowej stosuję metodę lepiej wymienić jeden element za dużo. Niż o jeden element za mało, bo e, tak jak Wam też wielokrotnie mówiłem, często jest tak, że. E, może nie do końca to stwierdzenie powinienem w tej kolejności powiedzieć, ale e, powinienem powiedzieć, zacząć od e, słów. Zawsze mamy przyczynę i skutek uszkodzenia. Musimy znaleźć i skutek, i przyczynę. Skutek to jest zazwyczaj prosty, urządzenie nie działa poprawnie, ale musimy znaleźć przyczynę. I czasami jest tak, że mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie tej przyczyny znaleźć. No i wtedy można powiedzieć, że troszkę błądzimy po omacku, i yy, mając doświadczenie, można podejrzewać, co było tak naprawdę przyczyną. Yy, I w momencie, kiedy <laughs> Przepraszam, mamy, mamy podejrzenia, mamy jakieś tam doświadczenie praktyczne, ale też nie mamy stuprocentowej pewności, to tak jak wspomniałem wcześniej, lepiej wymienić kilka elementów, nawet niepotrzebnie, jeśli one nie kosztują majątku, niż nie zrobić nic, no bo to się może potem na nas zemścić. Oczywiście, ktoś, kto się wyspecjalizował w jakichś tam naprawach konkretnych typów urządzeń, jemu jest Łatwiej, bo ma doświadczenie, więc zazwyczaj jednak, mimo czasami bardzo mało oczywistych przyczyn, wie, że na przykład to i to trzeba wymienić, bo sytuacja może się powtórzyć. Czyli no, bazując na doświadczeniu, może określić, co było ewentualną przyczyną uszkodzenia, bardzo nie lubię. Wy też pewnie, jak mówię, no to kończymy, i jeszcze potem 30 minut później kończę i nie mogę skończyć. W podsumowaniu, jeśli rosyjskie oscyloskopy te proste zostaną pod, odpowiednio przygotowane do pracy, czyli przełączniki, czasami zimne luty, kondensatory elektrolityczne, czasami. Kwestia tych nieszczęsnych radiatorów, które, tak jak powiedziałem, że tranzystory nie zawsze dobrze przylegają, szczególnie tutaj we, w tranzystorach wzmacniaczy, powiedzmy końcowych. Nie pamiętam, które były od X, które od Y, to nie ma znaczenia. Choć tutaj patrzę, nie wiem, nie pamiętam, czy, czy i ile tranzystorów było odseparowanych. Tutaj jest wyjątkowo plastikowa. No, pewnie nie będziecie tego widzieć. Śrubka skręcająca, jak to się mówi, radiator do tranzystora albo tranzystor do radiatora, żeby było bardziej poprawnie. Po wyeliminowaniu tych kilku rzeczy, po wykalibrowaniu oscyloskopu, powiem Wam szczerze, że te sprzęty potrafią się odwdzięczyć powiedzmy bezawaryjną pracą przez jakiś tam, oczywiście, skończony okres czasu. Zaletą tych dwóch modeli, czyli C112C118, C1 C1 według mojej opinii są po pierwsze, bardzo małe gabaryty, a po drugie plastikowe obudowy. No Ktoś powie, no ale plastikowa obudowa. No ale właśnie akurat tutaj mam tylko i wyłącznie kawałek osłony przedniej. Do tego oscyloskopu, ale z takiego materiału jest wykonana cała budowa. I teraz e, swojego czasu te oscyloskopy były dosyć popularne w warsztatach samochodowych, bo można go było położyć gdzieś tam na silniku, e, sprawdzać przebiegi szczujników e, i nie było ryzyka, że gdzieś tam coś nam się zewrze, coś się uszkodzi. Jak również e, dla jednych, e, no powiem Wam szczerze, jest taka osoba na e, elektrodzie w dziale warsztat. Która oczywiście ma dużą wiedzę na temat przyrządów pomiarowych, jest po prostu tak uparta, jeśli chodzi o uziemienie i tak zwane kategorie na mierników, które są umieszczone, albo raczej mierniki, no może inaczej, kategorie, które są napisane na miernikach i które rzekomo te mierniki spełniają. Że dla niego po prostu używanie miernika, powiedzmy, że wątpliwej marki jest po prostu karygodne, niewybaczalne i w ogóle grozi zabicie. A tak jak ja Wam mówiłem, z mojego punktu widzenia ja zawsze stosuję przyrządy adekwatne do pracy, którą mam wykonać. Czyli jeśli mam skruszyć mur, to stosuję odpowiedni młot udarowy i tak to się mówi, młot analogowy. <laughs> Jeśli mam wykonać precyzyjne pomiary, to używam przyrządów, które są bardzo precyzyjne. Oczywiście, przy okazji, wraz z precyzją, dokładnością idzie niestety często cena. Jeśli mam wykonać wysokie pomiary, gdzieś wysokiego napięcia czy podwyższonego napięcia, to również używam przyrządów odpowiednich do tego celu wykonanych. No i tak naprawdę w przypadku na przykład tego oscyloskopu to część pomiarów to będą niskonapięciowe i tu można użyć w zasadzie byle oscyloskopu. Natomiast oczywiście kilka pomiarów wymaga sondy wysokiego napięcia, no i do tego oczywiście miernik V640. Wracając właśnie do tej, jak to się mówi, przymiłej pewnie osoby, ona po prostu jest zboczona, jeśli chodzi o uziemianie przyrządów pomiarowych. Ja się nie zawsze zgadzam ze wszystkimi argumentami. Oczywiście bezpieczeństwo jest podstawą, ale na przykład, właśnie w przypadku tych oscyloskopów, mamy taką wtyczkę. O, i tutaj oczywiście nie mamy żadnego uziemienia. No, i ktoś oczywiście powie, tak jak powiedziałem, słuchając się rad tej osoby. W ogóle taki przyrząd bez uziemienia to nie powinien być używany. Wspominałem Wam już wiele lat, wiele lat temu, wiele odcinków temu, że wiele lat temu pracując w serwisie naprawialiśmy monitory tak zwane CRT, jakieś tam drukarki, przetwornice impulsowe i różnego typu płyty główne, no sporo było tej elektroniki. Bardziej, jak to się mówi, to był sprzęt z kas fiskalnych, z serwerów, z komputerów itd., itd. I wbrew pozorom mieliśmy właśnie c 112 a I ten, uwierzcie mi, oscyloskop był wystarczającym oscyloskopem do napraw tego, co u nas lądowało w serwisie. Plus, oczywiście, do tego miernik dużo. Wiedzy praktycznej i doświadczenia. I e, bardzo często obserwuję, jak ludzie mają wypasione sprzęty e, za naprawdę, czasami dziesiątki tysięcy złotych czy nawet dolarów, e, i nie umieją z nich korzystać nie umieją interpretować tego, co widzą na ekranie. A wbrew pozorom, to, co widzimy na ekranie oscyloskopu analogowego oczywiście, jeśli mieści się w zakresie jego pasma. To jest przy oczywiście też sprawnym oscyloskopie. To jest ten przebieg, jak ja to mówię, rzeczywisty. Oscyloskopy cyfrowe wymagają pewnej wiedzy w użytkowaniu, wymagają pewnego doświadczenia plus oczywiście musimy wiedzieć jak go ustawić, żeby zobaczyć to co czasami jest niezobaczalne tak dla osoby, która nie wie czego się spodziewać po danym przebiegu. I wydawałoby się, że jak to się mówi, funkcja autoset nam załatwia wszystko, ale nie zawsze tak jest. Są sytuacje, w których ja sam się zastanawiam, czy to, co widzę oscyloskopem cyfrowym na, ekra na jego ekranie, e czy to jest śmieć pochodzący z przebiegu, czy to jest, e jak to się mówi, e problem albo niedoskonałość może w ten sposób bardzo uogólniając działania oscyloskopu, bo chociażby same szumy przetworników czasami mogą dać się mocno we znaki, a jeszcze do tego dochodzi, powiedzmy, jakiś tam problem z sondą, masa nie tu zapięta i się okazuje, że to co widzimy czasami na ekranie oscyloskopu cyfrowego mocno nas zastanawia, jeśli wiemy czego powinniśmy się spodziewać. Natomiast Oscyloskop analogowy jest części z tych wad pozbawiony. Podsumowując, nie przekreślajcie wszystkich sprzętów z byłego Związku Radzieckiego, mimo tego, że oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy sytuację taką, jaką mamy obecnie na świecie. Wbrew pozorom, te sprzęty mają swoje e, zalety, no i w dzisiejszych czasach są po prostu tanie. I powiem Wam szczerze, na elektrodzie bardzo często w dziale warsztat e, pojawiające się pytanie to jest czy i jaki oscyloskop kupić? No i oczywiście większość powiedzmy młodocianych adeptów sztuki elektroniki e, koniecznie twierdzi, że tylko i wyłącznie cyfrowy e, i to najlepiej oczywiście Rigol, Siglent. A ja mówię tak, jeśli wiesz, jak używać oscyloskopu cyfrowego, jeśli wiesz, jak używać w ogóle oscyloskopu, to oczywiście wygodnym rozwiązaniem jest posiadać oscyloskop cyfrowy. Ale jeśli zaczynasz swoją przygodę, to wbrew pozorom fajniej jest kupić sobie oscyloskop analogowy, bo oscyloskopy analogowe. Po pierwsze, są naprawialne. W przypadku oscyloskopów cyfrowych różnie to bywa. Na razie sam mam problem ze zdobyciem części do tego oscyloskopu cyfrowego. Już nie pamiętam, czy to był Hantek, czy jakiś inny, który mogliście oglądać na moim kanale. Czyli oscyloskopy analogowe są tanie, są w jakimś tam stopniu naprawialne i przede wszystkim bardzo mało tracą na wartości. W tej chwili. Taki oscyloskop, nie wiem, to jest rząd wielkości 200-300 zł, w zależności od stanu. Eee, więc, patrząc na to z boku, to ten oscyloskop, to co ja z nim zrobię, oczywiście się jakkolwiek nie kalkuluje e, dla właściciela, ale z drugiej strony, teoretycznie, jeśli wszystko dobrze pójdzie e, i ten oscyloskop zostanie w pełni naprawiony, będzie w pełni sprawny i skalibrowany, to. E, Odwdzięczy się, tak jak wspomniałem wcześniej, bezawaryjną pracą w przeciągu oczywiście jakiegoś okresu czasu. Jeśli ktoś nie zrobi jakiegoś głupiego czeskiego błędu, to on powinien działać następne kilka lat bez problemu. Skończę wątek, bo oczywiście znowu uciekłem na bok. Te oscyloskopy tak naprawdę już praktycznie prawie, że niewiele tracą na wartości. W procentach oczywiście, bo... Ja pamiętam czasy, jak sam je sprzedawałem po 450 zł. Potem cena malała, 350. W tej chwili, tak jak wspomniałem, ceny tych oscyloskopów w zależności od stanu wahają się powiedzmy od 200 zł do, do 300, może nawet i czasami. I tak naprawdę, używając ten oscyloskop rok, dwa lata i ucząc się na nim obsługi oscyloskopu, to jego wartość spadnie może o 50 zł. W związku z czym Wbrew pozorom jest to dosyć dobra alternatywa, dobra, może nie lokata kapitału, ale na tym naprawdę jakoś tam znacząco nie stracimy. A tak jak wspomniałem Wam, można naprawdę się nauczyć obsługi oscyloskopu, nauczyć się myśleć, nauczyć się używać podziałek, mnożników i to wbrew pozorom, jak to się mówi, jest pewnego rodzaju odmóżdżacz. No, oscyloskop cyfrowy jest takim zamóżdżaczem, Zamulaczem i czasami przestajemy po prostu myśleć, co też nie jest dobre, bo tak jak zawsze i Wam i pracownikom w mojej firmie, których szkole, których mam okazję szkolić, zawsze mówię, że po pierwsze trzeba starać się zawsze myśleć to po pierwsze nad tym, co się robi po drugie, nie wkładać rąk tam, gdzie nie trzeba i w momencie kiedy nauczymy się pewnych schematów właśnie jak na przykład używać miernik analogowy, jak to łatwo jest potem przejść na używanie mierników cyfrowych, mimo tego, że oczywiście współczesne mierniki cyfrowe mają automatyczne zmiany zakresów, ale też można czasami się pomylić i narobić bigosu. O miernikach już wam trochę opowiadałem, jeszcze oczywiście pewnie nie raz wrócę do mierników cyfrowych. Ale mimo czasami dobrych zabezpieczeń, no zdarza się, że nawet najlepszym coś tam się pomylą przewody, pomylą zakresy, pomiarą, pomylą się funkcje miernika, no i może dojść do uszkodzenia. Więc myśląc i mając jakieś doświadczenia powiedzmy z analogówki, jak ja to mówię, no zdecydowanie mniej jest o tego typu proste i oczywiste błędy. Znowu niestety zapowiedziałem Wam, że skończy film jakieś 20 minut temu. No, ale to już jest chyba taka moja tradycja, że jak się rozgadam, to ciężko mnie zatrzymać, chciałem Wam przekazać właśnie w tym dzisiejszym odcinku te wszystkie informacje, o których Wam wcześniej wspomniałem. Bo myślę, że niepotrzebnie powtórzę się po raz kolejny: demonizujemy wszystkie produkty z byłego Związku Radzieckiego. Przy okazji chciałem Wam też kilka zdań powiedzieć o moich doświadczeniach z tym sprzętem. Jak również przed chwilą opowiedziałem Wam o tym, że brew pozorom wcale oscyloskopy analogowe nie, nie muszą odejść do lamusa, bo jeszcze jedną z zalet tych oscyloskopów, o których zacząłem Wam opowiadać, to jest właśnie też tak zwane gabary, czyli one nie są duże. A stosunkowo wbrew pozorom, te ekrany w stosunku do masło maślane do całego oscyloskopu są dosyć, dosyć duże, tak? bo powiedzmy, licząc po zewnętrznych, ma, niech to będzie 10,5 cm, co przy całym oscyloskopie rzędu wielkości 20 cm, no ten ekran jest dosyć duży. Oczywiście były bardzo fajne oscyloskopy rosyjskie, gdzie ten ekran, ta lampa. Zajmowała 3 czwarte pola powierzchni płyty czołowej, jeśli można tak powiedzieć, i to były też bardzo fajne oscyloskopy. Nawet gdzieś mam chyba dwie sztuki uszkodzone, ale tak jak Wam wcześniej wspomniałem, część z tych oscyloskopów, która u mnie jeszcze jest, a mam jeszcze ogólnie chyba z 50 oscyloskopów w różnych stadiach do naprawy. Niektóre są sprawne, niektóre są do naprawy. I niestety mam świadomość, że część z nich nie zostanie nigdy naprawiona i pewnie trafią na złą, bo po prostu fizycznie się to nie do końca kalkuluje. Chyba, że oscyloskopy analogowe za lat 10-20 będą traktowane jak lampy, lampy, jak wzmacniacze lampowe, i gdzieś tam ktoś będzie chciał wrócić do tego, gdzieś tam pokazać w muzeum, bądź gdziekolwiek indziej. Nie wiem, takie moje luźne przypuszczenia, więc ja na razie tego nie złomuję, nie wyrzucam. Jak to się mówi, niech leży, no być może, tak jak powiedziałem, okazać się, że w momencie, kiedy zejdę z tego świata, rodzina nie będzie miała sentymentów, i to po prostu wszystko pójdzie na zło. Niestety, miałem sam okazję kilkukrotnie w swojej w cudzysłowie karierze, czy w cudzysłowie kupować pewne rzeczy po zmarłych elektronikach, czy hobbystach, czy zawodowcach. Zawsze mnie to napawało smutkiem i pokazywało mi, że prędzej czy później pewnie sama, sam będę w takiej samej sytuacji. Czyli po odejściu z tego świata, coś tam zomnie, po, po mnie zostanie, coś co dla mnie było cenne, a niestety dla rodziny się okaże śmieciem. Ale jak to się mówi, odejdźmy od tych przykrych sytuacji życiowych, jeśli można tak to określić. I chciałbym wreszcie zakończyć temat tego odcinka. Nie bójcie się, jeszcze raz powiem, sprzętów rosyjskich. Jeśli będą, tak jak już dzisiaj pewnie z pięć razy mówiłem, po jakimś przeglądzie będą dopieszczone, kondensatory będą wymienione, przełączniki będą wyczyszczone, to one wbrew pozorom, właśnie mają swoich kilka zalet. Oczywiście lista wad jest równie długa, co albo nawet i dłuższa. Co lista zalet, ale wbrew pozorom, jako podsumowanie powiem tak, że to nie przyrząd pomiarowy za kilkaset tysięcy złotych pokazuje, jakim fachowcem jest dana osoba. Czasami młotek, przecinak, prosty miernik, prosty oscyloskop. I to są rzeczy, które wystarczą do jakiegoś tam funkcjonowania na rynku. Oczywiście z tym młotkiem, przecinakiem przesadziłem, ale chcę Wam po raz kolejny uzmysłowić, że znam naprawdę wiele osób, które, tak jak też już wspominałem, dzisiaj mają sprzęty z górnej półki i nie umieją z nich korzystać. I niestety na YouTubie też to obserwuję mimo wielu moich sympatii w stosunku do różnych powiedzmy YouTuberów. To czasami zdarza się, że oczywiście każdy może robić błędy, ja też robię błędy, też się mylę, ale czasami zaczynają brnąć gdzieś tam w jakieś takie ślepe uliczki, które tylko pokazują, że nie do końca po pierwsze wiedzą o czym mówią, a po drugie no, mają problem właśnie z, uży z używaniem oscyloskopów. Nie będę mówił jakie to są kanały, ale tak jak Wam wspomniałem, ja też nie jestem Alfą i Omegą. Natomiast to, co ja Wam mówię w moich filmach, wynika to czysto i wyłącznie z mojego doświadczenia. Oczywiście, tak jak zawsze, będą osoby, które będą się ze mną zgadzać, jak również będzie grupa ludzi, która wręcz odwrotnie powie, co Ty stary za głupoty opowiadasz żeby nie ciągnąć dalej opowiadania głupot, ja się biorę za składanie tego oscyloskopu. Pierwsze uruchamiania, oczywiście jeszcze muszę pomyć te płytki. Front panel zostanie też doczyszczony. Nie wiem, czy tutaj mam piankę, ale wam już kiedyś ją pokazywałem. Do takich rzeczy jest idealna pianka firmy AmberSil, która się nazywa, tłumacząc na polski. Pianka. Jest to pianka uniwersalna, która służy do czyszczenia różnych powierzchni i sprawdza się po prostu wyśmienicie. Nie 90% przypadków nie rozpuszcza napisów, nie niszczy. Oczywiście gdzieś tam kiedyś może coś się zdarzyło, że rozpuściło, ale tutaj pójdzie w ruch pianka, zostanie to wszystko wyczyszczone. Ostryloską będzie bardzo przyzwoicie wyglądał. Przełączniki też za chwilę zostaną wyczyszczone, i to wszystko, co można z tym oscyloskopem zrobić, żeby przez następne wiele lat działało poprawnie. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, o której muszę wspomnieć: to niestety gniazda BNC, które są minimalnie innych rozmiarów w sprzęcie z byłego Związku Radzieckiego. I tutaj nasze współczesne sądy, w zależności od jakości i dokładności wykonania, czasami ładnie się zaklikują, czasami w ogóle i też warto, jeśli ktoś chce sobie taki oscyloskop we własnym zakresie powiedzmy odrestaurować, to warto te gniazda wymienić. Ja w momencie, kiedy sprzedawałem oscyloskopy, to rosyjskie, które wychodziły z moich rąk. Te gniazda BNC miały wymienione na tak zwany standard, ja to mówię, ogólnoświatowy. Jak zawsze Rosjanie musieli się czymś wyróżnić, no i niestety wyróżnili się tym, że również mieli swoje standardy niektórych złącz. Takim przykładem są właśnie te złącza BNC. Bardzo Wam dziękuję. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Musiałem się ugryźć w język, bo jeszcze chciałem polecieć. Z kolejnym tematem, ale no nie ma sensu po prostu, żebyście za każdym razem w każdym filmie słuchali ode mnie, że kończę, kończę i skończyć nie mogę, więc do kolejnego odcinka, cześć, trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie.